namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jakub Mościcki, wiceprezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Fundacja Trading Jam Session. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się, ponieważ popełniłeś książkę, która jeszcze jest chyba w druku, tak? Jest teraz dokładnie w redakcji. W redakcji, książka będzie już wkrótce. Pytanie na rozgrzewkę. Działasz w Tejotesie. Znana osobistość waszej fundacji niekoniecznie przychylnym okiem patrzy na tego typu inicjatywy, więc pytanie, czy za napisanie książki inwestycyjnej Rafał Zaorski nie będzie ścigał cię z kijem? Gdyby to była książka inwestycyjna, to prawdopodobnie tak, a raczej na pewno tak, bo jakby cała idea Tejotesu opierała się na tym, że zniechęcamy do inwestowania. W sensie takim, że pokazujemy, jak to działa naprawdę, a nie jak to działa w marketingu. Bo w marketingu zawsze wszystko jest ładnie, zawsze wszyscy kupią w dołku, sprzedadzą na górce. Jakby nikt nie popełnia błędów. Więc Tejotes, jednym z założeń Tejotesu było to, żeby pokazać, jak inwestowanie wygląda w rzeczywistości. No i ta książka jest jakby podsumowaniem tego wszystkiego. Ona wyszła trochę, co prawda, przez przypadek. Bo nigdy się nie zamierzałem jakby zostać pisarzem, ale ta książka właśnie podsumowuje wszystko to, co jest złe w naszym takim świecie finansowym. I wracając do twojego pytania, obstawiam, że jednak Rafał mnie nie będzie ganiał z kijem, bo jednak jest tam sama prawda. No jakbym opisywał, gdzie kupić, gdzie sprzedać, żeby zarobić milion w miesiąc, to podejrzewam, że spotkałbym się z jakimś kijem, albo przynajmniej z dużym ostracyzmem. Natomiast no, w tej książce jest sama prawda, więc ciężko zaprawdę dostać po palcach. Właśnie, bo nie wspomnieliśmy, jaki jest tytuł tej książki, a to jest, uwaga, uwaga, nie inwestuj. Dokładnie. No właśnie, i tutaj chciałem zapytać, czy czasami nie popadasz może w takie przerysowanie w drugą stronę, no bo takie zniechęcanie ludzi do nieinwestowania, no może jakbyś wpadliście w pewien fanatyzm. Co złego w inwestowaniu jakimś takim zdroworozsądkowym? I to jest słowo klucz, zdroworozsądkowym. Jeśli to by było inwestowanie zdroworozsądkowe, czyli robisz analizę spółek, tak jak sobie rozmawialiśmy przed chwilą o bankach, czy banki są tanie, czy banki są drogie, ile są w stanie zarobić, jaki mają koszt kapitału, ile są w stanie wygenerować tego kapitału, jakie są perspektywy nawet polityczne dla banków czy jakichś instytucji finansowych. I jeśli zrobisz taką analizę, i co pokazał zresztą Warren Buffett, że jak kupisz bardzo prosty produkt inwestycyjny typu ETF, będziesz go trzymał bardzo długo, no to praktycznie nie stracisz na tym. Bo jakby zakład Buffetta polegał na tym, że on się założył z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, że w okresie 10 lat żaden fundusz aktywnie zarządzany, gdzie są całe sztaby analityków, całe sztaby doradców inwestycyjnych, całe sztaby mądrych ludzi, którzy często mają jakieś tam doktoraty z fizyki, doktoraty z jakiejś fizyki atomowej, i nie, że oni nie pobiją po prostu prostego funduszu ETF, który kupujesz i trzymasz. No i się okazało, że Buffett taki zakład wygrał, bo jego fundusz ETF, który on sobie tam wybrał, zarobił dużo, dużo więcej niż fundusz aktywnie zarządzany, który chyba tylko jedyny podjął rękawicę rzuconą przez Buffetta. Ale jak porównamy inne fundusze aktywnie zarządzane, no to one też tego ETF-a na S&P 500 nie pobiły. Więc jeśli cofniemy się faktycznie do takiego inwestowania opartego o fundamenty, opartego na bardzo zdrowym zarządzaniu kapitałem, no to do takiego inwestowania oczywiście nic nie mam. Natomiast wracając do twojego pytania, czy nie popadliśmy w fanatyzm, czy ja nie popadłem w fanatyzm pisząc tą książkę, no to też o tym myślałem, bo jakby zniechęcenie ludzi kompletnie do nieinwestowania no w obecnych realiach gospodarczych, gdzie mamy inflację 8-10%, taką realną, nie tą podawaną przez instytucje rządowe, no to nawet nieinwestowanie, czyli trzymanie pieniędzy w skarpecie, no to cię realnie kosztuje tą inflację, tak, to 8-10%, więc jakby realnie tracisz. Więc jesteśmy poniekąd trochę zmuszeni do tego, żeby jednak inwestować, ale inwestować z głową. Natomiast odnośnie samego tego popadania w fanatyzm.
No, mieliśmy te wahadło przechylone kompletnie w tą stronę, która pomijała wszelkie ryzyka, wszelkie pułapki, jakie są zostawiane na inwestorów. Więc jakby pozostawaliśmy cały czas w tym wychyleniu. No i ja chciałem zrobić tą książkę, żeby pokazać, że istnieje też druga strona tego wahadła, że jednak tam jest, na rynku finansowym jest masę ryzyk, nie tylko ryzyk takich czysto inwestycyjnych, ale też branża finansowa po prostu na inwestorów zastawia pułapki. Tak? Jeśli mamy ten przykład z polisolokatami, który był tam bardzo, bardzo głośny swojego czasu, gdzie inwestor, który zainwestował w taką polisolokatę, żeby dostać pieniądze z powrotem albo żeby zarobić, no to musiały się stać naprawdę, wszystko musiało iść dokładnie, idealnie, żeby on dostał te pieniądze z powrotem i jeszcze na nich zarobił, bo wiem z działania między innymi w tej branży, że wysokość wynagrodzenia agenta, który ci sprzedał taką polisę, dochodziła nawet do 100, a czasami więcej, procent twojej rocznej składki. Czyli jeśli podpisywałeś umowę, że będziesz płacił 10 tysięcy rocznie przez następne 10 lat, no to agent, który ci to sprzedał, potrafił dostać całą twoją roczną składkę jako prowizję od sprzedaży. No więc pieniądze nie biorą się znikąd, one gdzieś się muszą pojawić. Ktoś musi ponieść ten koszt i ktoś musi na prowizję tego agenta zarobić. Oczywiście teraz to już się zmieniło, tych produktów nie ma albo są one bardzo ograniczone. Natomiast to pieniądze się skądś pojawiają. No i jak pewnie łatwo się domyślić, te pieniądze idą w swojej kieszeni, tak? Bo te pieniądze, które były inwestowane na rynku w ramach takiej polisolokaty, nie miały realnego prawa zarobić tyle, żeby zwrócić wszystkie koszty, same koszty, które tam były obwarowane, koszty, którymi była obwarowana taka polisolokata. Więc w rynku występują nie tylko zwykłe ryzyka związane z rynkiem, czyli jakieś ryzyko polityczne, ryzyko konkurencji i wszystkie inne ryzyka, ale dochodzi też właśnie ryzyko samego rynku finansowego, tego jak on funkcjonuje, tego kto gdzie zarabia. I jakby inwestor w tej kolejce do zarabiania jest zawsze na samym końcu. To on sponsoruje cały ten łańcuch pokarmowy i on jest na samym końcu. Nie chcę mówić, co jest na samym końcu przewodu pokarmowego, ale tam jest właśnie inwestor. Słysząc nie inwestuj, mam wrażenie, że całą filozofię nieinwestowania można streścić w dwóch słowach. Po prostu nie inwestuj. Więc zastanawiam się, co w takim razie znalazło się na tych, nie wiem, 200, 300 czy 400 stronach książki? Właśnie to około 200 wyszło. I to też pisanie książki nikomu nie polecam, bo to jest pisanie, później kasowanie, bo chciałem zrobić, żeby ta książka była dostępna dla osoby, która pierwszy raz wchodzi na rynek inwestycyjny, pierwszy raz zobaczyła reklamę dotyczącą inwestycji, no i się zastanawia nad tym, czy zainwestować. Więc czasami mnie trochę poniosło i napisałem zbyt bardzo technicznie, zbyt bardzo zaawansowanie, więc mogłoby to być no niezrozumiałe dla osoby początkującej, więc to było kasowanie, dopisywanie. I samo nieinwestowanie, no oczywiście można powiedzieć nie inwestuj, ale tak jak mówiłem, jesteśmy trochę do tego zmuszeni, że musimy inwestować, bo jak nie będziemy inwestować, to inflacja nam zje wszystkie oszczędności. Natomiast ta książka pokazuje właśnie wszystkie ryzyka. No może nie wszystkie, ale takie ryzyka, które się pojawiają najczęściej, jeśli chodzi o inwestowanie, czyli wszelkiego rodzaju prowizje, które jesteśmy zmuszeni płacić, sztuczki psychologiczne, jakie są stosowane na inwestorach i wszystkie tego typu rzeczy, które świeży inwestor, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia przez całą pracę w fundacji Trading Jam, z którymi taki inwestor początkujący się spotyka właśnie pierwszy raz wchodząc na rynek inwestycyjny. Czasami są to rzeczy, które patrząc z perspektywy takiego inwestora, który już siedzi na rynku kilka lat, to są rzeczy, na które no, ciężko się nabrać, tak? Czyli ktoś do ciebie zadzwoni i powie, że będzie debiutowała jakaś spółka i wystarczy, że prześlesz tam 10 tysięcy dolarów i ta spółka wejdzie na giełdę i raz, dwa zarobisz 20-30%. No, z perspektywy osoby, która już siedzi trochę na rynku, nigdy byś czegoś takiego w życiu nie zrobił, bo to jest no, raz, że naiwne, dwa, to praktycznie czysta głupota. Natomiast z perspektywy osoby, która nigdy nie inwestowała na giełdzie, nie wie, jak giełda działa, perspektywa zarobienia szybko 30%, no, brzmi dosyć kusząco.
I należy pamiętać też, że te osoby, które dzwonią, to nie są jakieś przypadkowe osoby, to są osoby, które są wyszkolone do tego, żeby dzwonić, które są wyszkolone z NLP i dokładnie wiedzą, jak manipulować słowami, żeby jakby wymusić na tobie konkretną reakcję. Więc jeśli ktoś ci powie, że ktoś do niego zadzwonił i zainwestował tam 10 tysięcy złotych czy 10 tysięcy dolarów, no to jak spojrzysz na to z boku, to wygląda to na głupotę. Ale jeśli jesteś tą osobą, która w tym uczestniczy, która została tak oszukana, to wcale nie wydaje się takie głupie. No i właśnie o tym jest między innymi ta książka, żeby osoba, która ma zamiar wejść na rynek inwestycyjny, ma zamiar zainwestować swoje pieniądze, żeby po prostu nie straciła ich w taki bardzo głupi sposób. Mimo że z jej perspektywy to wcale nie musi tak głupio wyglądać. O czym świadczą jakby niezliczone ilości piramid, które się jakby pojawiają jedna za drugą. To może po prostu pozycja nie inwestuj będzie po to, żeby dobrze wiedzieć, dlaczego nie inwestować, ale jednocześnie, żeby za 3, 5, 7 czy 9 lat, kiedy tam ktoś jednak zdecyduje się już rozważnie na inwestycje, wiedzieć, jak właśnie rozsądnie inwestować. No to jest właśnie to przesłanie tej książki, po to, żeby pokazać, że istnieje też ryzyko, bo jakby we wszystkich przekazach marketingowych ryzyko nie istnieje. Nie istnieją żadne opłaty, nie istnieje żadne ryzyko. Wszystko jest pięknie, wspaniale i wystarczy włożyć pieniądze i można je szybko zarobić. No i właśnie o to chodzi, żeby osoby, które wchodzą na rynek, zobaczyły obydwie strony. Tą stronę marketingową i tą stronę, tak powiem, brudną od strony tej kuchni, gdzie to już tak ładnie nie wygląda. To może poproszę, żeby troszeczkę przynajmniej uchylić tej brudnej kuchni i zachęcić naszych widzów, żeby jednak do tej książki zajrzeć. Książka jest skierowana głównie do tych osób początkujących, więc jak ktoś już siedzi na rynku kilka lat, no to przeczyta tam rzeczy, które prawdopodobnie wie, z którymi się spotkam. Natomiast jeśli ktoś nie inwestował, dopiero ma zamiar inwestować, co teraz widzimy przez popularność tych wszystkich aplikacji inwestycyjnych, Robinhooda czy Revoluta, gdzie można tam kupić nawet części akcji, no to moim zdaniem książka jest właśnie dla takich osób, które uczestniczą w FOMO, uczestniczą w efekcie Boga, czyli jak masz kilka tradeów, które ci zwracają fajne pieniądze, no to zaczynasz wierzyć, że ty już wiesz wszystko o rynku, tak? Że zarobiłeś wczoraj, zarobiłeś dzisiaj, zarobisz jutro. I to są takie pułapki, w które się każdy początkujący daje złapać. Ja zresztą też, jak zaczynałem swoją przygodę z rynkiem, też w takie pułapki wpadałem, więc jeśli ktoś nie inwestował, ma dopiero zamiar to robić, jeśli otworzył sobie konto maklerskie miesiąc czy dwa miesiące temu, co mieliśmy zresztą rekordy otwierania nowych kont maklerskich, no to jest książka dla takich osób, które właśnie wchodzą, chcą się dowiedzieć, jak to działa i chcą zobaczyć też tą drugą stronę i pułapki, w które mogą bardzo łatwo wpaść. Widzę, że ten Robin Hood to wyjątkowo ci podpadł, bo zawsze słyszę od ciebie, czy gdzieś tam czytam, że no, to jest, nie wiem jak to określić, coś w rodzaju pętli na szyję milenialsów, którzy myślą, że będą krezusami inwestycyjnymi. I tak i nie, no bo widzisz, jeśli wyjdą w odpowiednim momencie, no to będą zarobieni, tak, ale i to jest właśnie jeden z punktów, które też opisuję, że nigdy nie wychodzisz na górce. Nawet Newton przecież zainwestował w tą kampanię mórz południowych, zarobił masę pieniędzy, sprzedał akcje, no ale rynek rósł dalej, jego znajomi dalej zarabiali, no i postanowił zainwestować ponownie w tą samą spółkę. No i wtedy już nastąpił, bańka pękła i Newton stracił, teraz chyba na przeliczenie na obecne pieniądze, to jakieś 42 miliony funtów, czy coś takiego, 14 milionów funtów, więc potężne pieniądze i wszyscy się na to łapią, niestety. Wszyscy się na to łapią, natomiast nie da się nie zauważyć, że jest parę modnych spółek. Często wierzy się, że one w końcu polecą, ale jeszcze się trzymają. Także może rzeczywiście ta rada to idealnie w punkt wchodzi, bo nie wiadomo, co będzie za te kilka miesięcy. No widzisz, nawet nie musi się nic fundamentalnie zmienić. Wystarczy, że Trump wyjdzie i sobie jakiegoś tweeta puści, no i rynek nagle spada. Tak? To dzisiaj widzieliśmy w środku nocy, jak rynek się osunął praktycznie pionowo, bo Trump puścił jakiegoś tweeta. Natomiast wracając już do samych milenialsów, no to są właśnie osoby, które pierwszy raz wchodzą na rynek, które kupują modne spółki, tak jak zauważyłeś, Tesla, Amazon,
I na zasadzie takiej, że rosło, kupuję, bo będzie dalej rosło. I to się zawsze kończy źle. W pewnym momencie nadchodzi ten dzień, kiedy już ta spółka nie rośnie, bo się kończą po prostu kupujący. Tak? Wszyscy, którzy mieli to kupić, kupili. I następuje koniec. Podejrzewam, że coś takiego podobnego zobaczymy zresztą z naszym Allegro, który jest wyceniony jako chyba najdroższa spółka. Redukcja była olbrzymia, bo było tam chyba z 84% redukcji w zapisach. No i ludzie, którzy rzucili się na Allegro, bo każdy zna tą markę, tak? Każdy chce być jakby częścią tej, no, praktycznie historycznego debiutu. I w pewnym momencie rzeczywistość dogoni wycenę tej spółki, bo ona jest moim zdaniem wyceniona dużo za dużo. Jeśli wejdzie do nas jakaś konkurencja w postaci na przykład Amazona, no to Allegro może być pod dużą presją, jeśli chodzi o wyniki, tak? Już się okaże, że nie powtórzą tych wyników, które mieli w pandemii, no bo w pandemii tam wszyscy kupowali na Allegro, bo się nie dało inaczej kupić, tak? Sklepy były tam w większości pozamykane, jeśli chodzi o galerie. No i podejrzewam, że właśnie milenialsi nasi zobaczą efekt kampanii mórz południowych na swoich rachunkach. Okej, no ale widzisz, taki Amazon, jeżeli ktoś kupił na przykład przed koronawirusowym zamieszaniem, urosło, no i teraz liczy pieniądze i pewnie zignoruje taki przekaz, że tam nie inwestuj, czy coś, jak tyle zarobił. Dokładnie. To samo widzieliśmy na spółkach wszystkich covidowych, czyli spółki, które tam teoretycznie mogły albo produkować rękawiczki, albo produkować maseczki, albo produkować szczepionkę. Wszystko to rosło po 200-300%. I nawet chyba u Wapniaka nagrałem taki film Déjà Vu z 2017 roku, kiedy siedzieliśmy u nas w trading roomie i tradowaliśmy jakieś tam shitcoiny tak zwane. I wszystko wtedy rosło. Czego się nie dotknęłeś, co nie kupiłeś, wszystko rosło. No i mieliśmy do czynienia właśnie teraz z tymi spółkami covidowymi. Zresztą cała giełda mniej lub bardziej rosła, no ale te spółki covidowe rosły o nieoszałamiające jakieś wartości. No i była korekta, część tych spółek już się nie podniosła. Więc obstawiam, że jak rzeczywistość, czyli faktyczne wyniki finansowe, które jakby są tym korem, do którego cena się jakoś musi tam odnosić, tak? Bo jak będziesz miał spółkę, która ci wypłaca dywidendy 10 groszy rocznie, no to nie kupisz jej za 1000 zł, bo to jest kompletny bezsens inwestycyjny. Więc w książce też jest opisane to, że warto patrzeć na to, co się kupuje, jeśli chodzi o środek, tak? Czyli co stoi za wyceną tej spółki. Co początkujący inwestorzy kompletnie pomijają, widzą fajne logo, widzą, że wszyscy kupują, no to i oni kupują. To na sam koniec zapytam jeszcze, gdzie tę Twoją książkę kupić? Książka jest jeszcze w przedsprzedaży, jak się skończy, jak wyjdzie z redakcji, zamykam przedsprzedaż i wtedy trafię już do normalnych księgarni. A obecnie można ją kupić na stronie nieinwestuj.pl, w moim własnym sklepie i myślę, że to ze 2 tygodnie zajmie. Po 2 tygodniach zamykam przedsprzedaż i jadę odpocząć. Nikomu nie polecam pisania książki, to jest zły pomysł. Okej, dla porządku dodam, że nagrywamy 7 października, także może to będzie mniej niż 2 tygodnie. W takim razie pamiętajcie, nie inwestujcie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.